Siemanko, witajcie, tu Mr. Piotrek w dzisiejszym, już ostatnim odcinku, który podsumuje całą naszą serię, bo tak zakończymy pierwszy sezon naszej twierdzy. Zaczynamy od wbijania 53 levela, ponieważ materiałem, którym przygotowałem dzisiaj na finalny odcinek jest wbijanie, znaczy musicie oczywiście wbijanie leveli w przedziale 53-60. No i na koniec podsumujemy sobie całą serię. Czyli jak to wszystko wyglądało, jak kończymy serię, w jakim stanie. Zajdę do niej, powrócimy co i jak. W każdym razie, filmu nie obrabiałem tutaj na jakieś nie wiadomo co, bo jest to zwykły level up klasyczny. Poza tym z tego co tu się zorientowałem, wy nie lubicie też zbytnio jakichś obrobionych na maksa filmików. Wystarczą nam takie zwykłe tercje. Więc co mogę powiedzieć? Wbijanie levela 53, 4 i 5 miało miejsce przy 140% expie. Ze względu na to, że miałem expa wykupionego z CS-u 50%, ten pierwszy ex właśnie użyliście od biologa 50% i był bonus 40% kończący event Mistrzostwa Europy i tam był exp 40%. No i tutaj właśnie ujcie sobie wbijanie levela. Potem już ekspiłem jeden dzień na 90% ekspie ze względu na to, że skończył mi się pierścionek właśnie ten od biologa. No i potem od 57 w górę, tak mi się wydaje, już jakoś tak ekspiłem na 50%. No i tak naprawdę eksp przed mozolnie. No nie było źle, bo jeszcze na tym levelu to jakieś masakry nie ma, tam level średnio 1,5 godzinki. Jakoś mnie tak wychodziło. Dokończyłem pamiętnik kuriera po wbiciu 55 levela, ponieważ przy 59 levelu wyszedłem z V2 ze względu na brak podjąków. I dokończyłem sobie tam dwie kartki, które zostały, z których otrzymałem 46% expa, więc to również już było fajne. No i tutaj nie zamalając już będę podawał wam dalsze informacje, tak. Wbiłem 60 level. Generalnie z księgami klątw, no to masakrycznie jest, bo może nie uwierzycie, ale ja oddaję codziennie praktycznie po jednej księdze. Sorry, nie oddałem przez ostatni jeden dzień, bo siedziałem właśnie w tym V2 i uwierzcie, że jeszcze zostały dwie książki, a z tego co mi wychodzi, to dzisiaj, tak, czyli dzisiaj jest czwartek, oddałem 30 księgę i została jeszcze jedna. Czyli wychodzi na to, że 30 ksiąg oddałem, została jedna, więc jeśli jutro wejdzie, to 31 ksiąg, co jest takim wynikiem dosyć średnim, ponieważ te książki wchodziły w miarę dobrze do jak zostało 6-5, to z tego mi wychodzi, że na ostatnich 5 książek zmarnowałem tych książek 11. Czyli no, można powiedzieć, że na 21 weszło 10. No i potem już lipa generalnie. W każdym razie książek oddanych było 30. Została jedna do oddania. Zobaczymy co będzie jutro, czyli w piątek. No i to oczywiście na ekranie widzicie wbijanie następnego levela. Co ja mogę powiedzieć? Już się długo zbliżamy się do 60. Generalnie będę zmieniał mikrofon, co was na pewno uszczęśliwi. Na jakiś lepszy, wydajniejszy, tak, po prostu będę miał oddzielny mikrofon, oddzielne słuchawki, żeby wam to nie przeszkadzało. No, a przed wami już wbijanie następnego levela. Kolejną taką informacją jest, że kończymy pierwszy sezon serii Nasza Twierdza. Czy jest to dla was dobrą informacją? Szczerze nie wiem, no ja mam wakacje. Muszę troszkę nazbierać materiału dla was, ze względu na to, że teraz praktycznie mnie nie ma w domu, bo ciągle siedzę na dworze ze znajomymi i zbytnio, jakby to powiedzieć, nie chcę dać czasu na Metina, więc zarządzam taką dwutygodniową przerwę, czyli jak dzisiaj mamy czwartek, 5 lipca, to pierwszy odcinek pojawi się 19 lipca drugiego sezonu, czyli będzie już to po urodzinach Metina, czyli na pewno będzie jakiś bardzo fajny materiał. Materiału sobie nazbieram na dwa na pewno odcinki, potem się będziesz coś doklejać. Ja bym chciał, żebyście w komentarzach napisali, jak przebiegło, czy wam się podobał pierwszy sezon naszej twierdzy. Oczywiście, czy chcielibyście w ogóle ujrzeć drugi sezon naszej twierdzy.
Jeżeli wszystko Wam się podobało, to jeszcze łapka w górę, jeżeli nie, to też łapka w górę i komentujcie, bo jestem ciekawy Waszej opinii, czy naprawdę Wam się tak podobało, czy może tylko ja miałem takie wrażenie, bo mi się w moim odniesieniu seria wyszła całkiem ciekawie, poza moim głosem, który już po prostu mnie zaczyna dobijać. Nie, to po prostu jest super. No i chciałbym po prostu poznać Wasze opinie. I takim jeszcze gratisem jest to, że pomiędzy tą dwutygodniową przerwą postanowiłem nagrać serię Minecraft Survival z moim kolegą Krystianem z NPC Forum pod nickiem Krystian Noob. Dlaczego z nim? Ze względu na to, że po prostu tak napisałem na NPC temacik i po prostu go wybrałem, żeby ze mną nagrywał. Odcinki pojawią się już jakoś niedługo. I nie chcę wam mówić, że to nie będzie seria typu, że będziemy 10 minut kopać kobla, tylko wszystko będzie ułożone tak, żeby w odcinku znajdowało się coś nowego, żeby było jak najmniej zbierania surowców i po prostu będziemy prezentować budowlę, ewentualnie jak będziemy budować budowlę itp. Tutaj oglądacie już wbijanie ostatnich 2,5%. Zrobiłem specjalnie trochę więcej do wbicia, żeby wam tu pogadać pod koniec. Ponieważ gdy wbijemy ten 60 level, zaraz podsumujemy sobie tak jakby stan gry, czyli co udało mi się zdobyć przez te 60 leveli, z jakim eku kończymy pierwszy sezon, z jakimi skillami, na jakim poziomie jest biolog, no to już wiecie. No i to coś miałem powiedzieć, to chyba wam powiedziałem, zaraz przejdziemy do eku po wbiciu levela. Myślę tylko, że nie obrazicie się na tą dwutygodniową przerwę, ale chcę to uzupełnić Minecraftem. Ze względu na to, że zagrano najlepiej się przyswoi i nie piszcie w komentarzach, że ja chcę zrobić drugi kanał o Minecrafcie, bo to jest kanał poświęcony o Metinie, a Minecraft będzie po prostu tak przelotnie i będzie to zwykła seria taka for fun, żebyście się nie nudzili w wakacje na brak moich filmików, tak. Ja nie chcę się upodobać, ani zdobywać fanów poprzez Minecrafta, tylko po prostu pokazać wam, jak sobie pogrywamy czasami w Minecrafta. No, tak jakby uzupełnić tą dwutygodniową przerwę. Generalnie jakieś głębsze info serii, no nie będzie, bo będzie to zwykły survival od zera. Właśnie z Krystianem, którego serdecznie pozdrawiam. No i tak naprawdę, no, jeśli chodzi o Minecrafta, no to wszystko. Myślę, że mnie aż tak tam nie zmordujecie w tych komentarzach. Ja bym chciał właśnie tylko poznać wasze opinie na temat naszej twierdzy, jak wam się podobał pierwszy sezon. No i teraz przejdziemy do podsumowania. A więc podsumowując, postać ma 60 level, rangę szlachetną. Dalej jestem w gildii Ultras, tak, które jestem tylko wraz z buffem. No i EQ, w którym XP-em wyglądało tak, że miałem dzika, pierwszej lucy, tego ripka. Mam żelaka, który też miał. Tak naprawdę wszystko jest pod defa i pod HP. Co jedynie smocza, no po prostu kozaczek, bo ma te kady speeda. Okrągła tarcza, no to NNO 10 ten. 10 bloczek, więc bardzo fajna, będzie na sprzedaż. Srebrna Evo 9, czyścioszki, bez większej rewelacji. Naszyjnik 1500, buty 2, na słabym plusie, więc mało speeda. Tak wyglądają staty postaci bez silnego. Z buffem i znaczy, bo z buffem to się nie wiedzieć, ale z silnym wszystko wygląda tak. Buffy mają po 30,5%. Dokładnie. Więc możecie tam sobie powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda. Do expo używałem dużej potki zielonej plus średniej fioletowej. No i tam punkty miłości 100%. Miałem też ten pierwszy rynek expa. Język dżinio wbity na 13. Oswajanie na 7. Konik bojowy, ale będziemy robić militara. Duchowe silne, przeźwalnięcie M3. Tutaj użycie reszty, która tak naprawdę się nie zmieniła. Jedyne co to zacznę kompletować. Jedynym takim hitem, znaczy hitem, takim itemem, którym doszło, to jest czysta lwia tarcza plus 9, żeby mi się łatwiej ekspiło. No ale generalnie będzie to wyglądać tak, że teraz będę kompletował EQ materiał, żebyście za 2 tygodnie mieli już bardzo ciekawy materiał w drugim sezonie naszej twierdzy. Więc kończąc to wszystko, ja jeszcze raz zaproszę was do podsumowania. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobała ta seria, czy chcielibyście drugi sezon. Minecrafta możecie sobie przemilczeć, bo wiem, że spotka mnie fala hejtu, ale jakoś z tym sobie poradzę. Ja wam chciałem serdecznie podziękować za te 20 kilka odcinków, że byliście ze mną. Za tych, co byli przed tą serią, za tych, co doszli nowych. Widzimy się za 2 tygodnie w Metinie, no a już za parę dni widzimy się w Minecrafcie. Dzięki wszystkim, pozdrawiam was, subskrybujcie profil, łapkujemy w górę. No i co, see you later.